Hejka wszystkim, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Jestem Marta, to jest Dominika. Hejka. Dominika znowu siada na Arona. Zobaczymy, jaki dzisiaj pójdzie. Będziesz galopować? Zobaczymy. Idziemy szykować Arona, musimy zanieść sprzęt i teraz jeszcze sobie kolacyjkę. A my w tym czasie zniesiemy sprzęt, ten box. Który czaprak tym razem? Tak. Jest nowy czaprak w ogóle, jakbyś chciała. Który? Widzisz ten brązowy? Na górze? To pod nim jest nowy. Brokatowy, czekaj, go pokażę. O, teraz widać, jak się błyszczy. Ostatnio, jak nagrywałam słońce, to nie było widać aż tak bardzo, a teraz jest ciemno i włączyłam flesza i jest mega ładny. I mam do niego ochraniaczki i te ochraniaczki są na boksie, bo ostatnio Aaron w nich wszedł do jeziora i się zmoczyły i sobie schły na boksie. Tylko nie mam tu żadnego chyba czarnego kantara. A nie, mam jeden, dobra, git. Ja wepnę zaraz wodę do kantara i znoszę jeszcze rzeczy, ci pomogę. Jezu, ale piękny jest. No, mega, nie? No. Jest najdroższy czarnak, jaki kupiłam w sklepie. Dałam z niego ponad 400 zł. Czemu go sobie nie wzięłaś jako ten? Bo ja nie wiedziałam, że one takie ładne na żywo będą. A kupiłam go na zakupach na ślepo. Robi no, robotę. Mega. Na filmiku tego nie było widać błyszczenia, a tu... A ty jeszcze tego filmiku nie ma. Chciałam ci reklamę zrobić, wiesz? Aha. Ja jestem szczera z moimi widzami, ja nie kłamię. Tak? Tak. Dobra, ten kantor wezmę, bo on jest czarny. Chociaż ten by też pasował, on jest zielony co prawda, ale jest prawie że czarny, więc może weźmiemy ten, bo on się błyszczy. Więc dobra, weźmiemy ten, wepnę do niego wodzę i zaniosę też pod box. Aaron sobie jeszcze dokończy kolacyjkę w tym czasie i zaczniemy go czyścić. Cały sprzęt już jest pod boksem, zrobiłyśmy jeszcze w międzyczasie jedzonko. Aaron już skończył jeść, więc możemy go wyprowadzić z boksu i go czyścić. Zdjęłam mu kantar. Możesz wziąć ten, co wisi na boksie, albo jakiś z szafy, obojętnie. Może być ten. Nigdy nie mogę, ten czapek. Piękny. I brudne ochraniacze po jeziorze, ale to nic. Jezu, konie! O, ale Aaron ma piękną planę. No, dawaj. O Jezu, ile siana. Musisz mu wyjąć to siano. Czyje? Ale to wyjmuj mu spod nachrapnika. I wodzę mu na szyję zarzuć. Nie tak. Jakbyś miała wodzę tak i tak, no. Będę musiała je przepiąć, bo widzę, że je źle wpięłam. A nie, dobrze. I jak przypinasz konia na stanowisku do czyszczenia, to w które kółeczka? Co? W które kółeczka przypinasz ubiorę? Nie. Na dole. Tak. Znaczy w te po bokach, gdzie są wodze. Tak. Te wodze musi dać trochę dalej, one nie mogą w taki sposób leżeć na szyi, bo może sobie nogą zahaczyć. Jak się schylić coś, mogą mu spaść. I konia jak obracasz, to nie w miejscu, tylko do przodu kawałek, no i tak właśnie. On tutaj do jedzonka będzie chciał. Tutaj dosunę te jedzenia, już się patrzy, widzę. I z drugiej strony. O! Jaśnikę masz tu kolorową, którego. Dobra, można czyścić. Najpierw weź tą z grzebłem, tym twardym, bo on ma zaklejki straszne. Jak tego skórzu najpierw ogarnąć. Najpierw zaklejek się czyści, a potem skórzu. Aaron, ty tak się pobrudziłeś. Aaron, jaką ty masz słodką mordkę. On jest chyba głodny. Zjadł dopiero. Ale on, a to było 5 minut temu, on jest dalej głodny. Już za dużo czasu minęło. Prawda? Teraz chwila prawdy. Twoja największa zmora to, co zawsze robić źle. Zobaczymy, czy w końcu jest dobrze. Wiesz, o czym mówię? Tak, o dobrej stronie. Tak. Tak on ma być. No, pokaż.
Tak, w końcu, tylko trochę wyżej. Jeszcze trochę. No. I podkładka. Ale czemu tak daleko stoi? No, już myślałam, że będzie dobrze, ale nie tym razem. Wiesz, to ci ułatwi? Patrz. Trochę do przodu. Zobacz. Pięknie. No. Masz paski. I te paski się przypina z reguły z przodu siodła. Tak. No, więc muszą być w tą stronę, potem sobie to skojarz. Dobra. Pudełko. Poczekaj, popręknie ten. Zmienimy. Dobrze. Aranek osiedlany. Bierzemy kucyka. Czy ja potrzebuję lążę dla ciebie wziąć? Chyba nie. O! No dobra. Na własne życzenie. Idziemy na halę, ale jak prowadzisz konia, to nie za to, nie trzymaj go za kantar, tak? Tylko za wodze, no. Muszę iść po ochraniacze jeszcze, bo zapomniałyśmy ubrać ochraniacze na Arona, więc biorę ochraniacze i je założymy już na hali. Jesteśmy na hali, Dominika wsiada, wsiadaj. Jedziemy. Złap sobie wodze. Czy pokaż, jak trzymasz wodze teraz, pokaż mi, bo... Ty co chwilę... O, teraz dobrze, tak. Tak masz trzymać cały czas i nie zmieniać tego. Jakiś taka wyższa się wydaje. Czemu? Bo siedzisz na koniec, a więc wyżej niż, niż normalnie. Pamiętaj, żeby mieć piętę w dole, wyprostowane, łopetki ściągnięte, ręce zgięte w łokciach, postawione nad garstki, patrzysz przed siebie. No. I sobie jedź. Masz za krótkie strzemiona, uważam, bo to są moje ze skoków. I widzę już, że... Nie czuję się w ogóle stabilnie. No i widzę, że tak ci się noga źle układa, ja ci je wydłużę. To możemy zrobić takie ćwiczenie, że jedziesz sobie stępem, wyjmujesz nogę ze strzemienia i próbujesz łapać ją bez patrzenia. To rusz sobie. Działa. To dawaj, prawą nogę wyjmij, no. I nie patrz, tylko sobie łap. Jak ci to zajmie długo... O, od razu ci wyszło. I drugą, co prawda ja nie widzę z drugiej strony, jak robisz, więc będę musiała ci wierzyć na słowo, że to robisz. Bo możesz oszukiwać na przykład. Jest. Okej. Okay. To teraz obie spróbuj. Wyjęłaś obie? Tak. I obie spróbuj złapać. Widzisz tej drugiej twoim... Nie. Twoim nie. Pisania? Mogę ci powiedzieć, że widzę, żebyś mnie nie oszukiwała. To łapiesz od razu. Czy ta druga jeszcze nie? Jest. No, no to git. Czyli widzisz, to nie jest takie ciężkie. To jak ci to wychodzi, to porób sobie jakieś kółeczka. Sobą czy koniem? Jak sobą. Co, masz się kręcić na siodle, robić helikopter? Nie no, koniem porób jakieś, żebyś nie jeździła tylko po szczenach, tylko jakieś zakręty sobie porób. Żywy wstęp, energiczny, bo Aron się oczywiście jak zawsze wlecze w wstępie, jego trzeba cały czas na początku pobudzać, bo on się wlecze strasznie. No, a ty ten, nie masz pięty w dole. No, lepiej. I się tak nie pochylaj, prosto siedź. Dobra, to jak jesteś na ścianie, to możesz sobie zakusować. Chciałaś bez ląży, masz bez ląży. Tylko nie w zakręcie, bo w zakręcie ale może pomyśleć, że będzie zagalopowanie, bo w zakręcie zagalopowanie. Bo tu mogłaś już. O Jezu, będziemy czekać ja tyle lat. Ja też tego muszę przygotowywać. Będziemy czekać, aż zrobimy tutaj całe koło po hali. Pół koła po hali. No ale wiesz, tutaj będziesz wychodziła z zakrętu. Fajnie, to zastępujemy dalej. No nie, nie, masz kusować. Chciałaś bez ląży, ja się pytałam ciebie, czy wziąć lążę. Ale już miałaś galop za sobą. Ale następny chciałabym być kontrolowany. Dobra, dawaj, kusam. Łydeczki. Łydki przyłóż. Użyj tych łydek. No dawaj, dawaj. Nie brzmi. No, ale już zakusuj. Koń wyczuwa swój strach. Jak każdy zwierzę. Mogłam ci nie mówić o tych zakrętach. Dobrze, że powiedziałaś.
Ja jestem osobą bezpieczną. No dawaj, lecimy kusem. Jeszcze wyjeżdżamy z zakrętu. No całe kółko już robiłyśmy, no dawaj kusem. Jeszcze nie. Teraz kusem, już jest na wprost, kus. No to od się powoli. Łydeczka. Aaron. Hop. Hop. No to nie, teraz zachęt. Ale tu nie możesz tak robić, że ja go poganiam, a ty go hamujesz, bo nie no wie o co chodzi. Tak spróbujesz do tego. Ale on ci nie zagalopuje już. Ja widzę, jak mu się dzisiaj nie chce. Jak ale ty masz... ja tego nie widzę. Już ten koń ledwo idzie. No, dawaj. Cicho, ale to ty cicho bądź. No. Aaron. Hop. No mamy, mamy to. Jest git. Kusujecie, nie galopujecie. Dobrze anglizujesz. Tylko się troszeczkę pochylasz. Wyprostuj się. Co? Wyprostuj się. I wodze miej takie, żeby były napięte, żeby się nie wisiały. Hop. Aaron. Hop. Ja muszę machnąć ręką, żeby go zakusował. No da. Tak, noga jest dobra, ale pilnuj. Musisz cały czas pilnować go łydkami, żeby on ci nie przechodził do stępa. Jak czujesz, że on ci zwalnia, to od razu łydeczka. Hop. Wzięłam sobie tajną broń. Do niczego. Mam bacika, ale Dominika nie może o tym wiedzieć. Będzie się bała. No i dobra, i sobie kusuj na razie sobie tak przypomnij, jak się anglezuje, czyli jeździ sobie po ścianach, nie musisz robić żadnych kółek, tylko sobie po prostu anglezuj i pilnuj, żeby ci nie przechodził do stępa. To jest najważniejsze. Takich kilka kółek sobie zrób po całej hali, właśnie pilnując tego, żeby on ci nie zwalniał i za chwilę zaczniemy coś robić innego. I zmieniamy kierunek tutaj. Przed tymi drążkami, no. I kus, pilnuj kusa, żeby on ci nie przyszedł do stępa. Pięta w dół. I jak zmieniłaś kierunek, to zmieniasz też nogę. No, pięta. Wodze trochę krótsze możesz mieć. Są za długie. Pilnuj, bo ci zwalnia, zaraz ci przejdzie do stępa. Trzeba robić bardzo dużo rzeczy naraz na koniu ogólnie. Bardzo dużo rzeczy naraz musisz robić, myśleć o wielu rzeczach. Czyli wodze. Dalej, bo one ci tak latają. Dalej te wodze, one muszą być napięte, one ci cały czas latają. Jeszcze. No i teraz jest dobrze. Kus, pilnuj kusa. On nie może tak sobie przechodzić do stępa, kiedy mu się podoba. To ma być twoje przejście, nie jego. Pięta. I tutaj możesz zrobić sobie takie duże kółeczko dookoła mnie. Takie od ściany do ściany. Ale w kusie, nie możesz przechodzić do stępa. Pięta w dół. I w prawo, w prawo, w prawo. I tutaj na equigrawie możesz się zatrzymać. Znaczy do stępa przejść po prostu, no. Stępa? Tak, do stępa chwilę. I zakusować zaraz. Możesz teraz. Hop. Na ścianie jedziemy. I teraz znowu, jak będziesz na wysokości tych drzwi, zatrzymanie na krótkiej ścianie na środku. Znaczy zatrzymanie, przejście do stępa po prostu, no. I zakusowanie. Łydeczka, łydka nie pięta, pamiętaj o tym.
Znowu ci wodze poszły tak, że są luźno. Nie są napięte. No, lepiej. Tu mogę być znowu kółeczko. I za chwilę możesz tak samo zrobić zmianę kierunku w tym samym miejscu. Czyli tam, gdzie zaczynałaś kółko, to po prostu wyjeżdżasz sobie na taką małą przekątną i robisz zmianę kierunku. Ale dlaczego do stępa przyszłaś? Kusem, nie. Ty mnie już nerwujesz. Ty przechodzisz co chwilę do stępa. No ale kto siedzi na koniu? No właśnie, więc ma być kus. Halo. Teraz za karę cię trochę pomęczę półsiadem. Jak wyjeżdżasz na długą ścianę, robisz półsiad. Na krótkich możesz anglezować, na długich jest półsiad. Możesz się trzymać siodła, ale będziesz jechać po ścianie, nie ucieknie ci spokojnie. No i możesz anglezować teraz. I półsiadzik. Jak będziesz pilnowała tego, żeby noga ci nie uciekała do tyłu, to będzie ci łatwiej utrzymać równowagę. I anglezuj. I półsiad. A spróbuj się nie trzymać siodła. Ja widzę, że ty już masz tą równowagę w miarę. Czy jednak nie? Bo już widziałam, że wtedy ja nogami zaczynam, jak się nie trzyma. Dobra, no to się możesz łapać, on akurat nie ucieka z tego, ze ściany. To możesz się łapać siodło, jak robisz ten półsiad. Ale jedziemy, jedziemy. Cały czas robota. Nie ma przerwy. Cały czas robota. I to samo ćwiczenie. Jedziesz po długiej ścianie w półsiadzie, po krótkiej anglezujesz i możesz się łapać siodła. Staraj się z całej siły oprzeć nogę na strzemieniu. I napręć mocno łydkę. No. I tak utrzymaj, a jak trafisz równowagę, to zacznij anglezować. To nie musi być też cała długa ściana, jeżeli utrzymasz się bez trzymanki w półsiadzie, to ja będę tobie zrobiła pół ściany, nie żebyś się trzymała. Okej. Okay. Jezu, jakiego ja mam grzecznego konia. No. Utrzymaj się po prostu. Nie myśl o tym, jak trzymasz ręce, o tym, jak cała reszta wygląda, tylko o tym, żeby utrzymać ten półsiad. Nad rękami się później popracuję. No. Dobra, i dzisiaj męczymy półsiad jak najwięcej. Czyli robisz półsiad cały czas, a jak nie masz siły, to po prostu zaczynasz anglezować. I ile wlezie tego półsiadu, ile dasz radę, to lecisz półsiadem. Aron się wychillował, już pierdzi. Na tych krótkich ścianach też możesz robić półsiad, cały czas. Tutaj też możesz półsiad robić, cały czas. Jak najwięcej tego półsiadu. Tylko w momencie, jak stracisz równowagę, na chwilę anglezujesz i za chwilę znowu. Ale już ci w ogóle nogi nie uciekają do tyłu, jak robisz ten półsiad. Jak co? Już ci tak nogi nie uciekają do tyłu w tym półsiadzie. Już widzę, że równowagę masz lepszą. Są momenty, że ci trochę ucieka, ale już jest z przodu większość czasu, więc dobrze. No i półsiad.
Łydeczka, łydeczka, bo on ci zaraz zgaśnie. No i git. Dostępa. Co? Dostępa. Zmiana kierunku wstępie. Będę miła. Nie będę ci kazała w półsiadzie, bo widzę, że cię męczę tym półsiadem mocno. Co? Nie będę ci kazała robić zmiany kierunku w kusie, bo widzę, że jesteś zmęczona tym półsiadem już. A ja cię chciałam dzisiaj pomęczyć półsiadem. Dzień, próbujemy dalej. Dobra, ciśniemy. Jak najwięcej tego półsiadu. Posuwać? Tak. Widzicie, jak ładnie on reaguje? Wiesz, co możemy zrobić? No. Pojechać na drążki dwa w kusie, a nad drążkami robisz półsiad. Nie. Dlaczego? On się nakręca, jak jedzie na drążki. On się nakręca, jak jedzie na drążki w galopie albo bez ogłowia. Dawaj, tu masz dwa drążki położone. On, ja się zędowała, on nie przetupta, to możesz anglezować nad nimi. Najedź tutaj na wprost na te dwa drążki, co leżą. Tutaj są dwa drążki. Nie rób takich skrzydełek, bo robisz takie skrzydełka rękoma. Nie rób tak. Ale kusem te drążki, one są ustawione na kus. No, dawaj. Hop. No, i na drążki. Pięknie, Aronek. I co, nakręcił się? No właśnie. To jedziemy jeszcze raz z tym, że zrobisz półsiad nad drążkami. A, cały czas widzę, półsiad jest ćwiczony. Dobra. To dobrze, to dobrze. To zrób półsiad, jak tylko wyjedziesz na prostą na drążki. Hop. Aron. I półsiadzik. Zgas. Ale dobra. Widzisz, on się przeciwnie, nie nakręca tylko... Jeszcze raz? On przeciwnie się nie nakręca, tylko się zwalnia nawet. A po drążkach jedziesz do końca na wprost, aż do ściany. Dobra. Nie skręcasz wcześniej. Łokcie przy ciele. No. Na drążki. Nad drążkami półsiad. Jest. Przejdź sobie do stępa, popraw sobie te wodze. I pojedź na drążki, ale bez półsiadu teraz. Ale czym? Bez półsiadu teraz pojedź. Bo ty już nie masz siły i nie masz równowagi i przez to on też traci równowagę i puka. Pojedź sobie normalnie anglezując na drążki. Pięta w dół. Łydka, łydka, bo zgaśnie. I jedziemy jeszcze raz. Z tym, że jak czujesz, że on ci zwalnia przed tymi drążkami, to łydka. Łydka. Dobrze, dobrze, niech on idzie, niech on idzie. Widzisz? Dobrze. Tylko wodzę sobie popraw, bo ci wypadły całe. Zmień kierunek i z drugiej strony też na te drążki. Teraz? Zmień kierunek i z drugiej strony drążki idziemy. Tak samo. Co, nie masz siły już? Ja widzę po twoich minach. Jeszcze. Dobra, jeszcze 2-3 razy pojedziesz te drążki i kończymy. Dobra. Kusujemy. Nie tracimy czasu na stępa, tylko wykorzystujemy na robotę.
Masz prawą wodzę dłuższą niż lewą. Muszą być na równi. No i skręcaj. Łydka bądź już zwalnia. A czemu na drążki nie skręciłaś? To zrób koło, nie jedź tak. Koło zrób. Aha. Miałeś zrobić kółko w prawo. No jedziemy. Skręcaj na drążki, pamiętaj. Znowu trochę za późno, bo musisz wycelować na środek drążków, ale dobra, jedź. Szło ci trochę za bardzo na lewo. I do końca pilnuj, do ściany jedziesz. Jeszcze raz. Ja już widzę, że ty nie masz siły. Już tak ciężko anglizujesz, już jest twoja końcówka mocy. Ostatni raz, tylko teraz najedź na wprost drążków, musisz wcześniej skręcić konia. Tuż za ekwigrawem skręcasz. Już teraz, skręcaj, skręcaj. No. I jedziesz, pilnuj go, żeby nie zwalniał. I po drążkach na wprost pilnujesz. Nie skręca ci koń wcześniej, tylko jedziesz do końca ściany. No i skręcił trochę wcześniej, więc jedziesz jeszcze raz. I skręcamy. I łydeczka. Jedziemy drążki. I do końca, pilnuj. Pilnuj, pilnuj, żeby ci nie skręcił wcześniej. Dobrze. I możesz przejść do stępa. Ja widzę, że ty się zmęczyłaś. Ja już widziałam, jak ty pod koniec już te ręce się uciekały, już ledwo w tym się odlewstowałaś. Już nie myślałaś o niczym, tylko żeby te drążki pokonać i mieć to za sobą. Dlatego już... Nie, myślałam, żeby go doprowadzić do końca. Tak, ale już dlatego nie mówiłam ci o tym, że właśnie jakaś ręka, czy noga, czy coś nie tak. Bo ja już widziałam, że jak ja ty powiem nawet, to nie, to nie dotrze. Bo tu już jest brak sił. Ale dobrze, co? Zadowolona jesteś z konika. Tak, to jest bardzo fajne. Tak. No ja sobie wyjąć nogi ze strzemien, to ci trochę odpoczną. I możesz mu popręg popuścić. Aaron ma masaż. Wiesz, gdzie on najbardziej lubi? Tu. Na kłębie tak jakby. Tu? No, o wiesz co to jest kłop? Czytasz książki o koniach? Tutaj koniara prawdziwa powstaje. To jak mu zdejmiemy siodło, to go szczotką podrapiesz. Możemy iść do stajni, bo on już długo stępował. Tak. A nie potrzebuje aż tak długo stępowania po... Po kaski idziemy i wracamy. No, po chwili kusa. Na jedzonko idzie, tak? On już miał jedzonko. Nie dostanie już jedzonko. Ty no. Słyszałeś, mama już ci jedzonko nie ma. To już jest po kolacji. Możesz dać mu smakołyka. Grubas. Ale ma plamę, ale to chyba byś nawet nie doczyściła tej plamy, musiałabym go wykąpać. Nie, za zimno już, nie? Nie, no za zimno to nie jest, ale nie chce mi się go kąpać, jak on i tak jutro zrobię sobie nową plamę. Dobra, jesteśmy w stajni, Aronek rozsiodłany, jest sobie już sianko. Co powiesz? Nie, bardzo dobrze mi się dzisiaj na Aronie jeździło. I Dominika dostanie się do mnie książki. Tak, biorę od Marty książki i na wakajkach będę czytać. Tak, o nauce jazdy konnej. Dobra, daj Aronowi smaczka. On tak fajnie nosek wystawi przez tą dziurę. Poczekaj, pokaż mu. I on tak będzie wystawiał. O, słodziak. Pa, aniołku. Nara, Aaron. Dobra, widzowie, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Jak wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa.